Jeszcze przed startem tego filmu mam dla was kozacką informację. Mianowicie wraz z innymi youtuberami organizujemy dla was konkursik. U każdego z nas do wygrania jest po 30 zł PaySafe Card, za które możecie na przykład kupić sobie gemy w Brawl Stars. A żeby móc wygrać, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, następnie suba na moim kanale oraz na kanałach chłopaków, z którymi robię konkurs. Linki do nich macie w pierwszej linijce opisu. I gdy to już zrobicie, no to jeszcze tylko napiszcie komentarz gemy właśnie pod tym odcineczkiem. Koniecznie trzeba zrobić wszystkie te rzeczy, no bo jak przykładowo nie zasubujecie mojego kanału, a was wylosuję, no to nie będziecie mogli odebrać nagrody. Więc nie warto oszukiwać, wyniki będą gdzieś do tygodnia, dlatego też śledźcie każdy mój film na tym kanale, żeby po prostu ich nie przegapić, bo później mi piszecie w komentarzach, kiedy wyniki, a tu się okazuje, że wyniki już były, dlatego po prostu śledźcie i wtedy na pewno nie przegapicie. A ja już nie przedłużam tego wstępu, no i startujemy z filmem. Siema, siema, Tajtori, w dzisiejszym odcineczku mam kilka ważnych kwestii do poruszenia. Mianowicie, ostatnio jak wiecie przesunęli tam update, ale wiąże się też z tym ciekawa rzecz i myślę, że śmiało możemy liczyć na to, iż będzie on trochę wcześniej jednak niż tam zapowiadano, ale do tego zaraz przejdę. Oprócz tego pokażę wam też kilka takich właśnie tajnych newsów i bardzo ciekawych informacji związanych z tą aktualizacją, o których mogliście nie wiedzieć. Dlatego koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic nie przegapić, bo na pewno będzie mega ciekawy. Od razu zapraszam was na mojego Instagrama Toryty, gdzie warto mnie zaobserwować, bo każdy, kto mnie tam zaobserwuje, no to polajkujemy jakąś foteczkę. No ja już chyba nie będę teraz przedłużał tego wstępu, no i startujemy. No dobra, więc od czego by tu zacząć? Może od najważniejszego i najbardziej głośnego tematu, jakim jest po prostu odwołanie update'u. Może nie tyle odwołanie, co przełożenie go. No bo jak wiecie, update już miał być jakiś czas temu, normalnie pewnie by już był, ale twórcy i ogólnie Brawl Stars napisało na swoich właśnie social mediach, że z powodu powerplaya zostaje on przełożony. No bo tego powerplaya jeszcze do końca nie ogarnęli i tym podobne, no po prostu się jeszcze nie wyrobili do końca z tą aktualizacją. Wystąpiły tam jakieś problemy i błędy, no i go przełożyli o tydzień, czyli będzie w kolejnym tygodniu, tak napisali. No i teraz uwaga, co to może oznaczać? No bo jak wiecie, to że napisali w kolejnym tygodniu, czy tam za tydzień, to wcale nie daje nam po prostu takiej równej daty. Dodali również, że update ten będzie po zakończeniu Power Playa, dokładnie jego sezonu. Sezon ten na ten moment, jak to nagrywam, to kończy się za 4 dni, 4 godziny, coś takiego. Wy jak to oglądacie, no to już chyba za 3 dni. Więc no jak wiecie, wychodziłoby na to, że update'ik powinien być w poniedziałek albo wtorek. Teraz pytanie, w który dzień, a może jeszcze nawet wcześniej. Bo zobaczcie, to że tak napisali, to wcale nie musi oznaczać, że dokładnie wtedy musiałby wbić update. Jest szansa, że update'ik będzie trochę wcześniej. Gdy twórcy pisali tego posta, no to jednak było już dużo po poniedziałku, to nawet nie wiem, czy nie był wtorek, czy coś takiego. A tutaj na spokojnie update'ik może być w poniedziałek, no bo jakby tak licząc, to te 4 dni mogą też być w poniedziałek, zależy, bo tam są godziny, więc nie wiem dokładnie, czy chodzi tutaj o poniedziałek, czy wtorek, ale jest spora szansa, że ten update'ik będzie już w poniedziałek i to z rana. Bo twórcy zazwyczaj jak robią te update'y, no to mogą je zrobić nawet wtedy, gdy po prostu aktualizuje się sklep, czyli o godzinie 9. A 9 i poniedziałek to jest naprawdę wcześnie rano. Normalnie myślę, że nawet mogliby go zrobić w niedzielę, aczkolwiek no wtedy nie skończy się jeszcze to powerplay, a chodzi o to właśnie w tym, że najpierw musi się to powerplay skończyć. Niestety, w niedzielę go nie dostaniemy raczej, ale na poniedziałek już by się na pewno można się nastawiać, chociaż znając twórców też nie można odrzucać wtorku. To jest dosyć ciekawa rzecz, no kurde, czekamy i czekamy jeszcze na ten update, a dalej go nie ma. No ale trzeba też zrozumieć twórców, no nie zawsze się wszystko da radę ogarnąć, czasem jakieś błędy właśnie wychodzą. No i lepiej, żeby to teraz normalnie dopracowali, niż żeby po prostu wtedy dali update i po prostu miał mieć on jakieś różne wiele bugów, no bo wtedy byłby po prostu problem, co nie? Byłoby to niesprawiedliwe też wobec innych graczy, że ktoś tam miałby lagi, ktoś nie, a tak to jest ok, każdy zacznie myślę, że równo i będzie sprawiedliwie, co nie? Zostaje nam tylko czekać do tego wtorku, no każdy się już nie może doczekać, zobaczymy jak to będzie, może jednak poniedziałek. Ja szczerze jednak obstawiam tutaj poniedziałek, ale może już nie będę obstawiał, bo ostatnio obstawiałem na tamten tydzień, no chociaż nikt tego nie mógł przewidzieć, że po prostu odwołają update. No ale dobra, mniejsza o to, to jest tutaj poruszenie takiej właśnie jednej kwestii, żeby po prostu nie nastawiać się na to, że ten update będzie we wtorek, gdyż może być nawet wcześniej. Dlatego trzeba być czujnym przez cały ten kolejny tydzień. Dobra, następnie animowane odznaki, nim tutaj nie będę się jakoś po prostu dużo rozpowiadał. Jak wiecie, mają właśnie one też wejść do gry, dużo nowych animowanych odznak. O tym też już nagrywali inni twórcy. Ja też o tym nie będę zbytnio mówił. No po prostu jak ktoś chce, to sobie u innych sprawdźcie. Ale nowe animowane odznaki mają wejść. Kolejna rzecz, którą chcę poruszyć, to jest dosyć ważny temat, bo kurczę, zazwyczaj mówi się tak, że jest niesprawiedliwie, że kobiety mają gorzej od mężczyzn i tym podobne. To w tym przypadku myślę, że było na odwrót, patrzcie. Ostatnio, jak wiecie, bodajże 8 był właśnie Dzień Kobiet. No i w ten Dzień Kobiet otrzymaliśmy w Brawlu tam 100 monet, czy nawet tam lekko ponad 100 monet w sklepie za darmo. Każdy je otrzymywał z okazji właśnie Dnia Kobiet. No i to był ten 8 marzec. A jak się orientujemy, 2 dni po tym jest 10 marzec, wtedy jest Dzień Mężczyzn.
A co dostaliśmy na Dzień Mężczyzn w sklepie Brawl Stars? No nic nie dostaliśmy, więc to było totalnie niesprawiedliwe. Nie mam pojęcia, dlaczego tak to wyglądało, że wiecie, na Dzień Kobiet dają, a na Dzień Mężczyzn już nic nie dadzą. Fakt, że te nagrody, które dostawało się na Dzień Kobiet, to też mężczyźni dostawali, no ale jednak było to święto dziewczyn. Dlatego wydaje mi się, że albo nie dają nikomu, albo dają w ten dzień i w ten, no bo tak to jest niesprawiedliwe. Oczywiście to jest taka drobna rzecz, bo i tak to było tylko 100 coś monet, co nie? Ale no jednak, powinni dać i tutaj moim zdaniem, nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo moim zdaniem to jest trochę słabe i tak na pewno nie powinno być, bo kurczę, no, dlaczego coś takiego, nie? Jak już dają, to właśnie i na Dzień Dziewczyn, i na Dzień Mężczyzn, no bo jednak to są tak samo praktycznie ważne święta, są one moim zdaniem równe, a no na Dzień właśnie Mężczyzn tego 10 nic darmowego w sklepie tak jakby nie dali. Trochę dziwne, ale dobra, już tak też tego tematu może aż za bardzo nie poruszajmy. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, a my przejdźmy dalej. No bo teraz ekran odblokowania zadymiarzy ma być nowy. To też już myślę, że możliwe, że widzieliście u właśnie innych youtuberów, którzy mają między innymi współpracę z Supercellem. Będzie ten nowy właśnie ekran. No i wyglądało nawet całkiem fajnie, naprawdę mi się to podobało. Ale też tutaj o nim nie mogę na razie zbytnio dużo mówić. Zostaje nam czekać do tego update'u. Na pewno będzie on dosyć ciekawy. Lecimy dalej, mam kolejną mega ciekawą rzecz. Postaram się tutaj znaleźć tego screena. Nie pamiętam, czy ja go jeszcze gdzieś mam. Jak się wam tutaj wyświetli, to znaczy, że go znalazłem, a jak nie, to po prostu no zgubiłem go i nie pokażę wam go. Ale wierzcie mi na słowo, że na Twitterze właśnie jednego z twórców Brobla odpowiedział on tam na jakąś wiadomość i mówił coś, że Power League, czyli ten nowy tryb co będzie i inne rzeczy właśnie w tym update'cie, to jeszcze nie jest to coś grubego, co planują, że będzie coś jeszcze grubszego w tym roku. Więc patrzcie, dostajemy całkowicie nową rzecz, jaką jest Power League, mega kozacką rzecz, mega dopracowany tryb, w którym jest wiele różnych szczegółów. I tutaj twórcy mówią, że to jeszcze nie jest najgrubsze, czyli czeka nas coś jeszcze większego za niedługo w przyszłości w Brawlu. Ej serio, ja się już nie mogę doczekać, bo ten rok się zaczyna dosyć fajnie, jeśli chodzi o Brawl Stars. Z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się rozwija i możemy się spodziewać coraz większych rzeczy. Myślałem, że jak jest Power League, no to długo nie dostaniemy jakiejś tam większej rzeczy, bo to jest jednak typowa nowość i takiego czegoś nigdy nie było. Twórcy też poświęcili właśnie na ten tryb na pewno wiele rzeczy. No a jednak, jak się okazało, kurczę, planują coś jeszcze grubszego. Totalnie nie mam pojęcia, co to może być i zostaje nam wyczekiwać. Ciekawe, w której aktualizacji, czy już w tej kolejnej, czy jeszcze w kolejnej, czy jeszcze w kolejnej. No tego nie wiemy, ale na pewno w którejś, jak już tak tutaj twórcy napisali, no to na pewno w którejś trzeba się tego spodziewać. No, może wróćmy jeszcze na chwilkę tutaj do tego odwołanego update'u. Mówi się już trudno, no niestety, wiadomo, nie cofniemy tego, że odwołali. Jeśli chodzi tam o dokładne rzeczy, dlaczego to odwołali, to i tak nam pewnie nie powiedzą. Po prostu, no, wydaje mi się, że rzeczywiście mógł być problem z tym Power League, tak samo jak napisali. No trudno, już nic się nie zrobi, co nie, tak jak mówiłem. Dla mnie to w sumie nawet lepiej, że tego update'u jeszcze teraz nie dali, bo nie było mnie zbytnio w domu w tym tygodniu. Dlatego nie miałbym czasu nawet dać wam jakichś takich mega fajnych filmów z niego świeżych. Więc wydaje mi się, że no, dla mnie to jest o wiele lepsze, że ten update został przełożony. Oczywiście no pod tym względem, że pograłbym sobie w Brawla w nowym update'cie, no to gorsze, nie? Ale pod tym, że mam za was odcinki wrzucać, to dla mnie lepsze. Teraz na pewno dostaniecie dużo ciekawsze odcinki z racji tego, że po prostu postaram się przyjechać do mojego domu. No bo jak wiecie, ja już nie mieszkam na co dzień w domu, tylko muszę tutaj dojeżdżać, więc no. Ale i tak staram się dla was właśnie nagrywać jak najczęściej, jak najwięcej, bo jakby nie patrzeć, codziennie macie daily odcinki. Raz jest na tym kanale, a raz na drugim. I tak na zmianę, więc wychodzi, że codziennie macie jakiś odcinek. Dlatego ci, co subskrybują moje dwa kanały, mogą codziennie cieszyć się moimi filmami. I jak jest tutaj taka osoba, która ogląda zawsze moje każde odcinki, czy to na tym kanale, czy na drugim, to może napisać w komentarzu. Wtedy nie dość, że będę widział, że ogląda do końca ten film, to jeszcze będę widział, że ogląda inne moje odcinki. To by było coś naprawdę dla mnie mega miłego i po prostu byłbym takiej osobie mega wdzięczny. No i co, mordeczki, bierzcie jeszcze udział w konkursie, bo myślę, że warto zgarnąć taką tutaj właśnie nagrodę, jaką jest ten Pace of Card. Wyniki, tak jak mówiłem, będą gdzieś do tygodnia, nie jestem w stanie wam powiedzieć, w jaki dokładnie dzień, ale na pewno w jakimś odcinku na tym kanale będą wyniki, więc wyczekujcie tak do tygodnia. Po prostu nie przegapicie ich, jak będziecie oglądać film do samego końca. W sensie inne filmy przez ten tydzień do samego końca, no. Ja się będę już z wami żegnał, widzimy się w następnych materiałach, mordeczki. Cześć wszystkim, siemano, hej!